Mamy święta wielkanocne, a więc okres wzmożonego ruchu w okolicach cmentarzy kościołów, wobec czego grzechem byłoby nie przejechać się przez Górkę Gołonowską, przez Górkę Płaczu. Jak widzimy w tym momencie, kiedy jadę, jest to niedziela, przed godziną 14, no spora grupa ludzi idzie, więc wygląda na to, że tutaj dobiegła końca jakaś msza. Przy okazji możecie porównać między dniem świątecznym a dniem roboczym. Jaka różnica jest w natężeniu ruchu? Spokojnie, ja tutaj przejadę. No. Kierująca obok nie chce przejechać. O, widzicie, jak tutaj troszkę samochodów robi się ciasno. Wszystko przez to, że kierująca, która jaka pierwsza ustępowała mi miejsca, no nie pojechała maksymalnie do swojej prawej strony. No i zrobiło się ciasno. Trzeba było potem kombinować, kręcić, przestawiać się. Natomiast zwróćmy uwagę, miałem powiedzieć, że ten odcinek już tutaj z niewielkim natężeniem ruchu, ten odcinek w kierunku Lasek, natomiast jak widać, wystarczą dwa samochody, które gdzieś tam się zatrzymają i już się tworzy problem w poruszaniu tutaj po górce. No cóż, dla Was wszystkich na szczęście w tych dniach, kiedy tutaj jest takie duże natężenie ruchu, Wy tutaj po górce i tak jeździć nie będziecie, bo to są właśnie głównie niedziela, dni świąteczne. Tak więc no cóż, a jako że jest to jedyny taki typowo związany ze świętami film, mam nadzieję, że te święta były dla Was wszystkich udane. No i tam na tą resztkę mimo wszystko miłego wypoczynku, zanim jutro pójdziecie do pracy, szkoły.